Karbarnia Kraków niestety przegrywa dzisiaj bardzo ważny mecz z Siarką Tarnobrzeg 0-1. Jak ocenisz te dzisiejsze zawody? Ciężko powiedzieć. No pierwsza połowa myślę, że układała się po naszej myśli i pomimo straconej bramki widzieliśmy, jak przeciwnik będzie grał. Chcieliśmy wykorzystać ich słabe strony. Nie udało się, chociaż mieliśmy dużo dogodnych sytuacji. No a druga połowa to już Siarka grała na czas, cofnęła się i też dla nich to były, wiadomo, ważny mecz i takie trzy punkty mega ważne, tak samo jak dla nas i po prostu już było nam o wiele ciężej jak kreować sytuację, bo cała drużyna Siarki się broniła i ciężko było stworzyć sobie jakąś dogodną sytuację. Te ostatnie mecze Garbarni wyglądają podobnie. Garbarnia gra, tworzy sytuację, lecz nie zdobywa bramek. Cały czas sobie o tym właśnie powtarzamy w szatni, że za piękną grę nie, punktów się nie dostaje, chociaż wierzymy cały czas w to, co robimy. Uważam, że dobrze gramy w piłkę i stwarzamy sobie dużo sytuacji, dużo bramek też strzelamy, jak widać, ale w drugą stronę dużo tracimy i wydaje mi się, że zostało kilka kolejek do końca i musimy postawić na bardziej może prostszy futbol, skupić się na tym, żeby zabezpieczyć tyły, a uważam, że z przodu uda się zawsze coś strzelić. No właśnie, ta sytuacja w tabeli robi się coraz bardziej nerwowa, do końca zostało tylko 7 spotkań. Jest nerwowa, chociaż nie możemy spuścić głów i nie możemy po tym meczu uważać, że już spadliśmy. Moim zdaniem jeszcze jest tyle spotkań do końca i tyle punktów do zdobycia, że jeżeli skupimy się na tym, żeby wygrywać, nie patrzeć na tabelę, po prostu skupić się na każdym kolejnym meczu, zdobywać punkty i co będzie, to zobaczymy po ostatnim meczu.